wyjątkowy, aczkolwiek najbardziej stresujący, gdyż mamy naszym gościem dzisiejszym jest pani Monika Sakowska. Bardzo miło. Wszyscy znamy panią Monikę z wielu odsłon. Pani sędzina, pani, która często swoim aksamitnym głosem uświetnia imprezy polskie i nie tylko. Osoba, która sama tańczyła wiele, wiele lat. Osoba, która zgłębiła tajniki tańca, widziała, jak taniec wygląda w obydwu federacjach, które teraz są i WDC, i WDSF. Dlatego jako punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie skorzystanie, na tyle, ile oczywiście może pani nam zdradzić tajemnice niektóre, skorzystanie z doświadczenia, z wiedzy, jak to wyglądało w pani czasach, jak się rozwijała kariera. Zmierzam do tego, żeby młodym tancerzom, którzy mają tendencję troszeczkę z mojej obserwacji iść na skróty, żeby nie robili tego, żeby zauważyli, jak wiele lat trzeba poświęcić, żeby osiągnąć mistrzostwo. A państwo z panem Waldemarem Sakowskim w Polsce wygraliście w swoich czasach wszystko, co można było. Jako pierwsi, o ile ja dobrze pamiętam, bo też mój, jakby mam niecałe 40 lat, więc pamiętam tyle, ile pamiętam, ale dla mnie to państwo zaczęliście ruch cały taneczny w Warszawie, w Polsce, nie wiem, to zaraz się dowiemy od pani. No i chciałbym dowiedzieć się, może nie receptę, ale jak to według pani wygląda? Jak ten taniec się trochę zmienia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat? I jakieś wskazówki dla młodszego pokolenia. Także to nie jest jedno konkretne pytanie. Zaczniemy rozmową i zobaczymy, w którą stronę się potoczy. Co z tego wyniknie? Tak naprawdę to można by było zamknąć wszystko w jednym zdaniu. To znaczy, to nie wszystko, będzie aż tak krótki odcinek? Wszystko jedno, czy to było 40 lat temu, czy to jest dzisiaj. Sędziowie zawsze szukają największych osobowości. Najwspanialszych osobowości tanecznych. To nie chodzi tylko o to, że ktoś ma swoją własną, prywatną osobowość, czyli wchodzi i za nim się ciągnie jakaś taka aura, zwraca cały czas na siebie uwagę. We wszystkim, co robi, przyciąga jak magnes. To nie tylko o to chodzi. Mianowicie rzecz w tym, żeby znaleźć swój, absolutnie swój sposób na zatańczenie każdego najmniejszego ruchu. Na wykreowanie najmniejszego detalu, czyli tak jakby przypieczętowanie swoim tanecznym DNA wszystkiego, co robimy na parkiecie. Jeżeli coś takiego nam się uda, to wszystko jedno, czy to się tańczyło kiedyś i ktoś się nazywał Benz albo Hilton i właśnie to miał, czy nazywa się dzisiaj Julia Zagorosiłka, albo był to Brian Watson, czy Donny Benz. Ja już mam, jakby, tylko żeby wytłumaczyć, dlaczego ja jestem tak zestresowany, bo jak już widzicie, będę musiał stawać na wyżynach swojego języka polskiego, będę musiał starać się być najlepszą wersją siebie, żeby też umiejętnie zadawać pytania, ale pierwsze pytanie, które już mi się pojawiło, albo spostrzeżenie, może nie pytanie, że nie powiedziała pani jako pierwsze poczucie rytmu, sylwetka, szybkość, nawet nie wiem, ciężka praca. Bo to są narzędzia. Osobowość, czyli umiejętność przekuwania całe. Dlaczego pytam? Bo jakby wielokrotnie spotykam się z tym i to w poprzedniej rozmowie również powiedziałem, że jest duże grono tancerzy, którzy bardzo chcą, ich celem jest wręcz naśladowanie kogoś idealnie. A ja od zawsze miałem wpajane, że no, kopia to jest zawsze kopia. To jest zawsze kopia. Może być genialna, ale jednak to nie jest chyba to, w czym kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. No właśnie, dlatego doszedłeś do półfinału Blackpool, bo byłeś przemkiem, a nie jednym ze 100 innych tancerzy kopiujących się. Mnie to tyle też było śmiesznie i łatwo, że miałem tak charakterystyczne imię, że za to mnie zapamiętali. To jest ten gość z Polski, którego imienia raczej no nie da się wymówić. Ja bym miała takie inne troszkę porównanie. Tak jak mamy na przykład markę znaną na świecie, powiedzmy Chanel. Natychmiast widzimy mała czarna, żakiet w pepitkę, perfumy number 5, prawda? To tutaj dziewczyny wiedzą. Tak jest, kawali, printy zwierzęce, labutę, szpilki na czerwonej podeszwie.
możesz podać tak samo marki samochodów, na pewno rozpoznasz różnicę, prawda? I dlaczego wiesz, że to jest ten samochód? Jest inna linia, jest inne przyspieszenie, inny luksus w jeździe, to nie jest Trabant, prawda? Czyli na przykład, jeżeli ktoś jedzie Rolls Royce i sunie i płynie, to na przykład można to porównać z Foxtrotem u nas. Ma płynąć jak Foxtrot, a nie pyrkać jak Trabant. I dlatego wiemy, że to jest luksusowa marka. Ona we wszystkim jest spójna i w każdym elemencie zachowuje swoją klasę i to poczucie luksusu. I dlatego Przemek był Przemkiem, Krzyś Pulboj był Krzysiem Pulbojem. Krzysiu, pozdrawiamy Cię. Kacaman był Kacamanem w tamtych czasach. Coś, co właśnie stąd też ten stres, który już powoli ze mnie schodzi, więc będzie coraz lepiej, ale jest Pani kojarzona, Państwo Sakowscy i Pani Monika Sakowska. Jesteście kojarzeni z, może to jest górnolotne słowo, ale dla mnie na ten moment adekwatne, taką ikonicznością środowiska tanecznego polskiego, właśnie z ogromną klasą, że niby przecież, niby też tancerka, trenerka, sędzina, ale no ja mam na przykład tak, że jak znajduję się w tym samym pomieszczeniu z Panią, to od razu inaczej trzymam sylwetkę. Plącze mi się język, bo wiem, że muszę używać ładniejszego słownictwa. I jakby, czy to się bierze, to teraz trochę już w prywatną sferę, czy to się bierze, skąd to się wzięło? Z domu, z własnych potrzeb, ze szkoły? Od trenerów tanecznych? Z domu na pewno i z edukacji estetycznej, której dziś moim zdaniem młodemu pokoleniu, temu 16-17-latku rzadko brakuje, a mianowicie balet, opera, filharmonia, obrazy, Czyli cały wachlarz różnych inspiracji, ale sztuki na najwyższym poziomie, która uczy wrażliwości estetycznej i pozwala znaleźć we wszystkim taką harmonię, idealną synchronizację i proporcję właściwą. Teraz jeżeli na przykład, bo być może okrutne co ja powiem w tej chwili, ale na przykład na przykład Leonardo da Vinci wykopywał świeże zwłoki z cmentarza, żeby... Tego się nie spodziewałem. Tak, żeby rozpracować, jak jest zbudowany człowiek. Żeby tym lepiej malować obrazy. Tak. I za tym, co on stworzył, za jego mistrzostwem, była taka żelazna dyscyplina. Rozpracowane wszystko co do milimetra. I to samo dokładnie musi być w tańcu. To znaczy, jeżeli nie mamy tego poczucia estetyki, to nie jesteśmy świadomi, że to, co robimy na parkiecie, jest pozbawione pewnych proporcji. Proporcji akcji, do ruchu, do przestrzeni, do partnerki i wtedy w jakiś sposób jest to albo krzywe, albo sztuczne, dziwne, nie jest odbierane pozytywnie, nie porusza tego sędziego. A sędzia człowiek, on ma emocje. Reaguje na bodźce bardzo proste w sumie. Tak, oczywiście i to się nie zmieniło. To mi się już powoli klaruje gdzieś tam temat naszej rozmowy, może jeszcze nie ujmę go w pięknych dwóch, trzech słowach, ale bo ja miałem potężny problem, do czego się przyznam. Wiedziałem mniej więcej, o czym bym chciał z Panią rozmawiać, ale jak rozwijałem tą listę, to właściwie o wszystkim. No bo mógłbym pytać i o aspekty techniczne, mechaniczne, i o wrażliwość, i o artyzm, i o doświadczenia WDS, WDC, i o tworzenie szkoły największej w Polsce swego czasu od podstaw. A chyba wolałbym się skupić właśnie na tym, co przed chwilą Pani powiedziała, że tancerz to nie tylko przecież ciało i ruch, ale czynników, to co jest dla nas interesujące w tancerzu, to jest właśnie to wszystko dookoła, co on jakby pielęgnuje w sobie i rozwija. Swoją wrażliwość, właśnie no, zaczęła Pani od osobowości, a osobowość, właśnie jak zdefiniować osobowość według Pani? Kto to jest ten ktoś, na kogo Pani reaguje i mówimy, o, ma taką fajną osobowość, jakby, czy tancerze, bo to jest coś, co ja często słyszę od swoich tancerzy, albo tu miałeś talent, tobie było łatwiej. Albo, bo miałeś, okay. Bo pamiętam Cię, jako ładną dobrze, to, ale czy można by gdzieś tam podpowiedzieć, co robić ze sobą, ze swoim umysłem, sercem i też oczywiście ciałem, bo teraz tancerze się skupiają, biorą lekcje, nie chcą umieszać, broń Boże, żeby nikt się nie poczuł urażony, ale
Tancerze tak mocno pielęgnują taniec fizyczny, jakość techniczną, że troszeczkę zapominają o tym, że kochamy bądź nie kogoś za to coś więcej, tą wartość dodaną, jak to często określa. Parę wskazówek. Zanim powiem o tej osobowości, nie chcę, żebyś się mnie źle zrozumiał, że się na przykład odżegnuję od przygotowania sportowego. Ja sama byłam akrobatką, miałam mistrzostwo Polski w trójkach akrobatycznych, sama robiłam podwójne kuczne salto w przód i sznurki, i nad szpagaty, i 16 obrotów na jednej nodze, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ja się od tego odżegnuję, ale jeżeli chcesz zobaczyć akrobację, to idziesz do cyrku, albo idziesz na konkurs gimnastyczny. Jeżeli chcesz zobaczyć balet, idziesz do gmachu opery i baletu. Mm. Natomiast u nas to jest zupełnie jest coś innego. Jest po trochu wszystkiego. Jest po prostu wielka bliskość fizyczna, pierwiastek męski, żeński. To wszystko powoduje takie unikalne, magiczne połączenie, plus połączenie z muzyką. I to razem tworzy nas ten nasz taniec, ta nasza branża. Właśnie tym, co powiedziałam teraz. Dla mnie esencją tańca jest takie magiczne połączenie dwojga ludzi z muzyką ze sobą poprzez połączenie najpierw z własnym ciężarem i z własną osobą. I tu dotykamy tej sprawy osobowości właśnie. Na jak przykład, to pielęgnować? Jak to w ogóle zacząć? To znaczy, myślę, że bardzo ważny w tym jest trener. Bardzo ważny. Trener, który nie tylko zwraca uwagę, że mamy, nie wiem, 3/4 obrota, potem nas ogląda mnóstwo też trenerów, to może nie chodzi o wskazówki tyle dla tancerzy, co również dla trenerów. Tak, bo te techniczne elementy służą temu, żeby płynniej robić wszelkie przejścia, łatwo się obchodzić, żeby to było takie bezszwowe, gładkie, płynne i oglądało się na zasadzie nice and easy, prawda? Tak jak Anglicy mawiają, żeby to było przyjemne, łatwe dla oka i wyglądało zawsze bezwysiłkowo. Temu służy technika, a nie temu, żeby pokazać, ja teraz prostuję kolano, ja teraz dociskam co często, barę. Co często widzimy. Co często widzimy i to w ogóle nie o to chodzi. A z racji deficytu tych innych tancerzy, no to zaczynamy też to porównywać. Patrzymy, kto lepiej przeprostuje, kto lepiej dociąży i... No to wtedy wybieramy mniejsze zło. Prawda? To jest na tej zasadzie. I teraz dotykamy tej sprawy osobowości. Jak człowiek się rozwija, to ta osobowość też się rozwija. Więc nie jest tak, że my możemy założyć, że ta mała dziewczynka będzie zawsze tańczyła aksamitnie albo będzie taką żywą iskierką. I wokół tego ją budujemy na tym parkiecie, bo te żywe iskierki po okresie dojrzewania mogą stać się zupełnie aksamitnymi, jedwabiście tańczącymi kobietami. Jest to prawda, więc to może być bardzo złudne i dlatego tak ważny jest trener. Tak ważny jest trener, który wyczuwa, kogo ma pod ręką, pielęgnuje talent i nie zabija go. Pozwala Przemkowi tańczyć Przemkiem, prawda? Krzysiowi tańczyć Krzysiem. Właśnie a nie zmusza do tańczenia zupełnie w innym stylu, który jest absolutnie niezgodny z predyspozycjami. To odrobinę prywatności mojej i pani, bo teraz mi coś się przypomniało, bo jakby mamy wspólną historię, to bardzo długą, przecież ja od takiego małego bąbla gdzieś tam u państwa w klubie, oczywiście pod okiem innych, pana Marka Chojnackiego byłem, ale też z państwem miałem kontakt i pamiętam, że przecież było... Czy ja dobre przykłady teraz mi się przypominają? Państwo Grzejszczakowie, wtedy jeszcze nie o wspólnym nazwisku. Państwo, no mnóstwo tych ludzi, był pan Tomasz Dorosz. Oczywiście, Marcin Ściegliński. To mi się przypomniało, jak teraz słuchałem pani, że... Rafał Karbowiak. Proszę wymieniać, bo my ich wszystkich znamy, to są przecież teraz... Krzyś Fulbojsz, sztandarowa pani. Tak, a to już takie moje, tak, Ewa Szabatin pamiętam. Też. I nie można Ilek powiedzieć... Ilek Sulewski z Moniką Sołowiej. To już wiemy, pani Monika Sołowiej już się przyznała przecież. Państwo, pan Konopacki, Rafał Konopacki, państwo Krupa, Jacek Jagnieszka, pan Marek Chojnacki z Moniką Chojnacką, Malczyk Chojnacki, tam ja zaczynałem. I jakby przecież oni tańczyli zupełnie inaczej, każda z tych par. A dostawali tę samą mechanikę i technikę i to właśnie na tym rzecz polega, żeby w czystej, idealnej formie przekazywać technikę, mechanikę bez swoich manier. Co jest trudne. Co jest trudne. Ja pamiętam Irek Sulewski jako przez wiele, wiele lat trener prowadzący, główny, nie główny trener, ale też momentami, ale osoba, która mnie kontrolowała, zawsze powiedział, że
jeżeli chcesz zobaczyć swoje, nie wiem, ale to mi zapadło w pamięć, że po osobach, które ciebie naśladują, a było paru, którzy chcieli tak jak Przemek tańczyć, to na nich zobaczysz właśnie wszystkie swoje najgorsze błędy, bo te maniery jakby zasysali od razu. Tak. I tutaj jaka jest ta odpowiedzialność trenera, bo Państwo macie największe doświadczenie. Tak, przede wszystkim na każdym etapie rozwoju pary. Jeszcze jak ten pary jest 10, 20. Tak, tak, ale rozbieranie każdej osoby na części, do czego ma w tym momencie predyspozycję. Na przykład, mój mąż ma bardzo długie nogi. W naszych czasach był. Nadal ma. Oczywiście. I zgrabne. W naszych czasach była taka figura modna, nazywała się horse and car. Polegała na tym, że partner w lekkim półprzysiadzie na jednej nodze, drugą trzymał w pozycji wagi wyciąganej prostą i kręcił na piruetę, a partnerka... To lata 90-80. 80. Początek. Co ja się wtedy rodziłem? Tak, dlatego nie możesz pamiętać. I pamiętam do dziś, jak na świecie trenerzy sędziowie mawiali, no chyba oszalałeś, że chcesz walkę naśladować z twoją krótką nogą, po prostu nie możesz przy nim stanąć i robić tej samej figury. Mm. Prawda? Czyli jeżeli na przykład przełożymy to, może ktoś z par standardowych słucha, przełożymy to na nasze czołowe pary standardowe, bo one mają właśnie taki brand. Te nasze trzy zawodowe pary standardowe wyraźnie od siebie się różnią i ta ich marka jest niesamowicie czytelna. Mm-hmm. I jeśli na przykład wyobrazimy sobie Państwa Tomczaków, czy widzisz ich w choreografii Williama Pino? Nie. Nie. Bo William był mały, zwrotny, sprytny, nogi jak... To oczywiście pozdrawiamy bardzo, nie, że nas oglądacie. Tak. I nie wyobrażamy sobie ich. Za to, czy my widzimy Williama w takiej arystokratycznej elegancji, z taką błękitną krwią, z jaką tańczą dla nas Państwo Tomczakowie na przykład. Też nie. A to jest zupełnie innego rodzaju predyspozycje i jakość. I dlatego, jeżeli trener daje te same choreografie wszystkim parom w klubie, to jest to oczywiście niedobre. Co w dużej mierze się czasami dzieje. Tak, ja pomijam oczywiście sprawę syllabusów i rekreacji, to jest zupełnie inna bajka. Nie, my, ja bym chciał poprowadzić tą rozmowę właśnie już na tym poziomie takim, kiedy dążymy do wyjątkowości, byciu unikalnym. No właśnie, dlatego przecież... To jest ten poziom wysoki. I w tym momencie oczywiście kopiowanie kogoś, jego choreografii, czy dawanie wszystkim takiej samej, to jest loteria, bo jednemu, brzydko mówiąc, po naszemu siądzie, tak, a innemu już nie za bardzo. Nie. I to jest wtedy jakby udotrudne. On nie ma możliwości zatańczenia tego na takim poziomie, jak inna para, która akurat do tej figury ma predyspozycję. Na przykład, jeżeli sobie wyobrazimy niską parę z Lilianis czy Karabaleza, który próbuje ciągnąć falę do tyłu, to musiałby chyba 7 taktów tańczyć obok 2 taktów Tomczaka, żeby się znaleźć po tej samej stronie sali. Łukasz się pewnie zarumienił teraz. Tak, ale to samo dotyczy innych par, czyli na przykład przekucie swojego błędu, właściwie może inaczej, swojego braku predyspozycji do tańczenia razem w atut. Na przykład Sergio z Dorotą. Ogromna różnica wzrostu. Właściwie biodra mogą zlepić wtedy, kiedy Dorota stoi na przeproście, na wysokich palcach, a Sergio na zgiętych kolanach. Jak to się dzieje, że oni tę jakość przechodzenia, rolowania się na kontakcie mają po prostu nieskazitelną. Czyli to, że mieli problem, spowodowało, że wręcz opracowali nową technikę rolowania się na udach, na biodrach, gdzieś tam na miednicy, na centrum. I to dało zupełnie inny, unikalny taniec, kompletnie unikalny. Również powiedzmy Marek z Pauliną, trzecia nasza sztandarowa para. Marek bardzo aktywny turniejowo, taki na zasadzie Paulina zapnie pasy, jedziemy, prawda? A Paulina łabędzica. Od kiedy znam Marka, to Marek zawsze tak, taki był, jakby tak przedawkował kofeinę. A ona ta łabędzica, która po prostu mimo tej jego aktywności ogromnej potrafi sunąć i zachowywać klasę i to iskrzenie między nimi powoduje też unikalność pary. I to samo, jeżeli się nie wiemy, bo tutaj na pewno ty widzisz bardzo dobrze też pary latynoamerykańskie, jak to wygląda. Ja chciałem przełożyć, bo moim zdaniem, ja zawsze mówię, bo też tak byłem uczony, że standard i łacina nie za bardzo się różnią od siebie, to tam jest te 5%, które odróżniają, nawet technicznie i mechanicznie, które odróżniają technikę latynoamerykańską standardową. Ale jak to, czy to ma przełożenie na pary latynoamerykańskie? Bo u nas troszeczkę, może w moim pokoleniu mniej, ale to już się zaczynało, że
była moda na tego, kto odnosi sukces. Na przykład patrzyli sobie w finale, że top 3 tańczy tak, w określony sposób i nagle za nimi był szwadron dobrych bądź gorszych imitacji tego stylu. Tak, i teraz wyobraźmy sobie sędziego na Blackpool albo International. Ja kiedyś sędziowałam International i w Brentwood wyszło 500 kilkadziesiąt par, bo to były jeszcze takie obfite czasy w parę. Z czego 100 pewnie? Z czego 350 należało do następnej rundy skreślić, jeżeli sędzia by się pomylił, to zabrano by mu licencję. A nie było czegoś takiego jak palm top, czy przygotowane odręcznie wpisywanie numeru, nie skreślanie na ośle, bo mamy 3 sekundy na parę, tylko wpisywanie numeru. I teraz wyobraźmy sobie, że wchodzi 25 par na raz na parkiet i wszystkie tańczą tak samo, są z jednej stajni. Nie. No to tu mi się przypomina rozmowa z panem Waldemarem Sakowskim, że wtedy w grę wchodzą, i to było pół żartem, pół serio, w grę wchodzą walory czysto fizyczne. Tak. Po prostu wybieram, nie wiem, tego bardziej urodziwego, tak. Albo ten, kto ma ładniej doinwestowany, dobrany strój. Tak, oczywiście. Ale to trochę smutne, bo wtedy już nie rywalizujemy w branży tej naszej jedzeniowej, tak. Tanecznej, tylko gdzieś tam tymi naklejkami, które są do nas doklejone, zaczynamy się odróżniać. Ale właśnie dlatego uniknijmy tego, czyli nie kopiujmy nikogo, bądźmy sobą. A więc jeżeli patrzymy na mistrza, nie patrzmy na jego maniery, przeruchy i to, co on ma swojego własnego, bo i tak nigdy tacy nie będziemy, tylko myślimy o tym, jacy my jesteśmy i co możemy z tej mechaniki, której naucza taki mistrz, wykorzystać dla siebie jako narzędzie, żeby siebie wyrazić. Coś, co mi się już wyłania z tej rozmowy, to pierwsze to jest to, żeby w ogóle wiedzieć, jaki jestem, kim jestem, jak wyglądam i dopiero tak. Potem zacząć dobierać cały arsenał wiedzy trenerów, pomysłów na siebie. Tak, to jak wyglądam też bardzo ważne, czyli na przykład mam brzuszek, nie zakładam dwuczęściowej sukienki dziewczynki, prawda? Bo... Ja mam brzuszek. Nie, chodzi o to, żeby jednak spojrzeć na siebie, nie o to chodzi, żeby się deprecjonować, ale realnie. Umieć siebie sprzedać. Tak. Przecież jest mnóstwo kruczków różnego rodzaju. Szycie inaczej. To już krawcowe wiedzą. Tak, krawcowe wiedzą dokładnie, że na przykład to bioderko spada, to je tu troszkę podniesiemy za szewką, albo gdzieś w bark włożymy, nie wiem, ozdobę, czy poniżej, żeby nie wydawał się sterczący, czy zabudujemy plecy, czy odwrotnie odkryjemy, a nie tak na przykład, że mamy krótką szyję i tutaj jest jeszcze obroża taka gruba tej wielkości, prawda? No to pamiętam sobie czasem taką modę panów na golf i łańcuch. I wszyscy tak, to mieli, jednym pasowało, a innym nie do końca. Nie. Właśnie, dlatego myślimy troszkę bardziej krytycznie o sobie. Tylko, że ta odpowiedzialność w dużej mierze powinna być po stronie tancerza samego w sobie, żeby, no bo kto jak kto, ale ty sam dla siebie powinien chcieć jak najlepiej. Tak. Oczywiście potem w drugiej kolejności trener też powinien no, na tyle mądrze prowadzić tancerza, żeby dobierać dla niego jak najlepszy zestaw tych puzli, którymi potem będzie się posługiwał. Ale tutaj wchodzimy w taką pułapkę, bo droga do sukcesu jest kręta i po drodze czeka mnóstwo pułapek. Tak, i bardzo długa. I jeżeli zahaczyłeś, czy ja też wołałam sprawę trenera, to inny był prestiż trenera w tych czasach, kiedy my prowadziliśmy klub i dlatego tak naprawdę było nam łatwiej. To znaczy, nie było w ogóle komercji i prywatnych szkół tańca. Zwróć uwagę, że każdy trener w tamtym okresie pracował tylko na zwykłej komunistycznej pensji, na przykład w Domu Kultury w naszym przypadku. Czyli nie było czegoś takiego, przychodzi rodzic i traktuje nas jako usługę. Przychodzi tak jakby przyszedł po parę dżinsów do sklepu. To się zmieniło czasu, niestety zmieniło. I to się bardzo zmieniło, że trener się nie zmienił tak naprawdę. Trener daje całe swoje serce, całą swoją pasję, ponieważ tylko przez swoją parę może w tej chwili realizować swoje ambicje i tylko ta para jest w stanie zatańczyć jego wizję tańca, tego trenera. Ale to ja pamiętam. Ale rodzic płacąc wymaga i na przykład potrafi przyjść i powiedzieć, 6 godzina Foxtrota, czy 6 godzina rumby, to mój syn będzie tańczył na turnieju tylko jeden taniec. Skoro tyle płacę, to ty nie zacznie, chociaż taczy się uczyć. Tak, więc to są takie bardzo, bardzo trudne. Ja mam nadzieję, to są trudne tematy w ogóle, tematy. Takie delikatne, ale ja mam nadzieję, że ludzie oglądający nas może wycisną z tego, zrozumieją mniej więcej, co mamy
do przekazania. Znaczy, bo ja pamiętam również, ja byłem tym pokoleniem, któremu coraz lepiej się działo i w domu, i finansowo, i ustrojowo w kraju, ale jeszcze okrakiem tak troszeczkę pamiętam ten system taki trochę rosyjski, trochę też i japoński, że sensei, mistrz, trener, był duży szacunek. Wielokrotnie było tak, że trener w cudzysłowie zbeszczał mnie na treningu, a jeszcze drugi raz miałem poprawkę w domu, bo rodzice byli niepocieszeni, no dlaczego coś takiego, zmusiłem trenera do takiego zachowania. Więc jakby, ja wiem, że to jest już chyba nie do odrestaurowania. Teraz to trochę niektórzy trenerzy może na siłę narzucają, ale czasy się też zmieniły. Czasy się bardzo zmieniły. Ja mam są bardzo komercyjne. Z różnymi środowiskami, różnymi klubami nawet na świecie, więc wiem, że dalej, czy to w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii, właśnie dalej tam, się tak to tam to się zachowało. Mimo, tak, że pieniędzy jest dużo więcej tam, tak, nadal to jednak to jest trener to trener. Tak. I nie ma pani ur. Także w tej sytuacji oczywiście dużo łatwiej trenerowi jest coś wyegzekwować. Nie ma takiej sytuacji, żeby para nie wytrenowała na następną lekcję tej informacji, którą otrzymała od trenera na lekcji poprzedniej, bo po prostu nie zostanie przyjęta na lekcję, zostanie wyrzucona. Nie ma możliwości, by para stanęła na praktycie, ale to też było za naszą czasą, było takie ogromne studio. Ale pani Monika Sołowiej również o tym mówiła, że i jej było głupio i też to było wymagane, że jak coś jest zrobione, no to po prostu musi to być gotowe na za chwilę, bo to jest wymarnowanie czasu i pieniędzy i brak szacunku do, no, tak, do instytucji, do trenera. Tak, i trener teraz, trener mógł wymagać i w tych krajach, które wymieniłam, dalej wymaga, również w Chinach. No tak, tam jest ta sytuacja bardziej, jeszcze bardziej reżimowa. Można się spierać, czy to prowadzi do sukcesu, no prowadzi, bo my widzimy, jeżeli przejrzymy listy startowe w tej chwili, to taniec opiera się na Rosja, Ukraina, Chiny. Na tym właśnie zawodnikach i na Włochach też. Włosi, ale tam z innego względu. Ale oni z innego względu tak kochają muzykę, tak są charyzmatyczni. Jest jeszcze Stany Zjednoczone jeszcze, tak, są, ale to jest głównie też bazują na rosyjskich, ukraińskich, tak, parach. I teraz wracając właśnie jeszcze do tego tematu, również nie chciałabym, żeby rodzice pomyśleli, że ja mam złe zdanie o chcę jakoś tak ładnie rodziców, to wiem, że ten temat to, tak, ten można temat urazić, ale ja chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Dobrze zrozumiane. Rodzic jest nieoceniony. Kiedyś rodzic nie miał takiego znaczenia, bo tańczono w wieku dojrzałym, a w tej chwili przyprowadza się maluszka na zajęcia taneczne. Oddaje się swoje cudo pod opiekę. Oddaje się swoje cudo pod czyjąś opiekę, więc oczywiście ilu rodziców, tylu trenerów i doradców. I tak, z jednej strony, bez tego rodzica dziecko by nie tańczyło. Bez opieki, no bez tak, przywożenia, bez zainteresowania swoim bez dzieckiem. Wsparcia finansowego. Bez wsparcia. Jeżeli rodzic by nie widział tych zajęć, czy nie był na turniejach albo występach, nie byłby zaangażowany w swoje dziecko, nie interesowałby go ten taniec. W związku z tym nigdy to dziecko nie tańczyłoby tak naprawdę. Więc roli rodzica wręcz, no, nie może nawet przecenić, jest ogromna. Natomiast czasem potrafi być zabójcza. Toksyczna. Toksyczna, bo przeważnie oczywiście to moje dziecko jest genialne, a nie drugie w parze. I ustawia się na zasadzie takiej rywalizacji zamiast teamwork, zamiast współpracy. Każdą parę. To jest bardzo bolesna rzecz. Druga sprawa to jest podważanie roli trenera, bo jeździmy na turnieje, aha, z tego klubu ktoś wygrał w wyższej klasie tanecznej, a z tamtego też, ach, to tam jest trenerem, to ja pójdę poza plecami na lekcję tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, to są takie rzeczywiście sytuacje, które wywołują trenerzy, bo nie dzieci. Mało tego, dzieci, zauważyłam, znakomicie potrafią się ocenić. Wiedzą dokładnie, kto w grupie jest najlepszy. Oczywiście tak samo młodzież, ponieważ mają informacje, są świadomi, potrafią ocenić konkurencję, widzą, kto robi co dobrze. Ja to zauważyłem na własnych treningach. My mieliśmy swój własny wewnętrzny ranking, jakby taki nasz umowny. Doskonale wyczuwaliśmy, kto jest dobry, kto jest trochę gorszy. Byliśmy w stanie uplasować się na danych pozycjach, mimo że wyniki potem turniejowe czasami były inne. Ale to jakby te inne czynniki wtedy wpływały. Można mówić tam trochę o polityce, o aparycji, nie wiem, o lekcjach z odpowiednimi ludźmi i tak dalej. Ale rzeczywiście jest coś w tym takiego, że my artyści czujemy, że ten jest na przykład lepszy ode mnie. O tak ogólnie, już nieważne w czym, ale jest lepszy. Albo i to mi motywowało, dlatego tak bardzo mam gdzieś tam parcie na
na wskrzeszenie tej możliwości trenowania wspólnego w dużym gronie, bo to bardzo dużo daje. Wtedy masz od razu widzisz, czy tak. jesteś, jest ile jesteś, ile jesteś wart. Mhm. Ja dlatego tak mi boli to, że ja wiem, że nie mam to wpływu, federacje stopniowo będę w tą stronę zmierzał, ale federacje się podzieliły i nagle straciliśmy możliwość porównywania się właściwie w jednej branży. Uprawiamy to te same tańce przecież. Rozjeżdża się to. Mistrz z mistrzem nie za bardzo mogą stanąć na jednym parkiecie i pozwolić odbiorcom, publiczności, sędziom zdecydować. No, znaczy, wiem tak naprawdę dlaczego to się rozjeżdża. W WDC jest zupełnie inny system sędziowski niż w WDSF-ie. I w związku z tym pary, żeby spełnić wymagania sędziów, muszą trenować nieco inne rzeczy. Na przykład w WDC musi być to taniec organiczny, taki odwołujący się do pierwotnych też instynktów, żeby to było i żeby to było prawdziwe, czyli tak niesamowite poczucie swojego ciała, właśnie tych proporcji, o których mówiłam, oddechu przez ciężar, wymiany energii, ale to musi być jednocześnie piękne. Czyli ciągle jest to beauty box, wyrastanie ponad całą tą dżunglą rytmów, która się gdzieś pod spodem dzieje. I sam wiesz, że właśnie jak wszedłeś na ten poziom, to był ten moment, kiedy wszedłeś do półfinału lepiej. Tak. Dokładnie ten moment, czyli to co mówisz, Europa spotyka się z Afryką, tak? Tak. I tu mamy tę dżunglę zmysłów, tu jest niesamowita klasa. I potem w WDC sędziuje się parę jako całość, jako tę bryłę, która wymienia się właśnie energią, ciężarami i widzi taki sędzia intencje każdej figury. Nie chodzi tu, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, nie chodzi o historię, która idzie za tańcem, tylko intencja. Czy ja chciałam wejść do ciebie w przestrzeń, czy ja chciałam pokazać przestrzeń, z której przyszłam, czy ja teraz nogę prezentuję, czy ciało, czy może ten nomin nie, dlaczego, dlaczego sędzia się chciałem wszystko, bo to jest dla mnie tak ważny temat, że ja bym chciał szerzej go rozwinąć. Zróbmy sobie chwilę przerwy. I zacznijmy od tego tematu, bo to jest jakby chyba ten kluczowy temat, który w końcu nam się udało w tej rozmowie namierzyć. Dla mnie najważniejsze. Także takie chwila przerwy i wrócimy, dobrze?